Cześć, z tej strony Asia Ryba, witam Was serdecznie na kanale Agatalia Craft dla kreatywnych. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam taki malutki, fajny, ciekawy albumik w kształcie koła. Albumik ma 4 karty, a w środku mamy kieszonki, mamy miejsce na zdjęcia, znalazły się także klapki, taki mini wodospad. I za chwileczkę pokażę Wam, jak po kolei go wykonałam. A wykonanie jest bardzo proste i myślę, że każdy z Was mógłby taki albumik wykonać. Do wykonania albumiku będę potrzebować papieru kraftowego, papieru skrapowego, stempelka z napisem Smile, wykrojnika, wianka i listków, pasty modelującej, tuszu i maski agateriowej. Moje kółeczka są już wycięte, wycięłam także elementy, które będę później przyklejać. Tak, żeby było już przygotowane wszystko z jednej kolekcji, takiej tropikalnej. I tutaj są 4 kółeczka i te 4 kółeczka posłużą mi jako strony w albumie, a także jako okładki. Z resztek papieru, który został mi po wycinaniu kółek, wycinam 2 paski, które posłużą mi do zbindowania naszych kółek, bo one będą, między strony będziemy mieć odstępy. Następnie paseczki biguję i będzie taki system, że będziemy tutaj mieć takie 4 zawiasiki. Ja te 2 elementy przykleję do siebie, będą 4 zawiasy i na te 4 zawiasy będę przyklejała strony. System mamy sklejony, więc przyklejamy strony. Staram się to zrobić jak najbardziej dokładnie i tak, żeby jak najmniej tego elementu, który nam łączy, był widoczny. I na ten element daję klej. I tutaj staram się też tak przesuwać to kółeczko, żeby były one równe, tak, żeby później po złożeniu tego albumu, żeby wszystko nam się ładnie składało i żeby też nie było tutaj jakichś przeskoków. Przy takim kształcie no, jest to bardzo możliwe, bo jednak tutaj kółeczko może gdzieś nam zjechać w bok. Ale staramy się zrobić tak najbardziej dokładnie. I tutaj już ostatnie. Wszystko na zawiasiku. I przyklejamy ostatnią stronę, która jest jednocześnie stroną i okładką. I teraz biorę przygotowany wcześniej papier skrapowy. On jest troszeczkę mniejszy od bazy. Wycięłam w taki sposób, żeby nam się tutaj ładnie wszystko mieściło i zostawała nam jeszcze rameczka. Także na okładkach przyklejam taki motyw desek, a w środku będę przyklejała resztę motywów z kolekcji.
dwie strony w albumiku zostawiam puste z tego względu, że będę robiła tutaj takie strony z masek. Także biorę dwa kółeczka, one też są oczywiście mniejsze. Biorę maskę i pastę modelującą i będę tę pastę przez maskę nakładać na stronę i dzięki temu powstanie nam taka naprawdę fajna strona z tłem, która fajnie pasuje do tego albumu i jest takim fajnym tłem do wklejanych zdjęć. Także dokładnie przez maskę przepuszczam pastę modelującą. Pasta musi wyschnąć, więc oba elementy zostawiam na jakiś czas do wyschnięcia, tak żeby już nam tutaj nic się z tym wzorem nie stało. Tak jak widzicie, świetnie wygląda na tej okrągłej stronie. Także obie strony odkładam na bok. I tutaj już po wyschnięciu będziemy przyklejać te dwie strony do naszego albumiku. Tła mamy już przyklejone, więc czas zabrać się za kieszonki. Będziemy mieć dwie kieszonki w albumie. Jedna to będzie taka zwykła kieszonka dolna, a drugie to będą właściwie takie dwie kieszonki skrzyżowane. Takie wyglądające trochę jak Pac-Man z gry komputerowej. Także tutaj już mam też przycięte oczywiście mniejsze elementy z papieru skrapowego i zaznaczam ołówkiem, w których miejscach muszę przyciąć, żeby tutaj ładnie wszystko wyglądało i żeby tutaj także powstała nam rameczka z papieru kraftowego. Papier skrapowy na kieszonki przyklejony, więc pozostaje mi tylko przykleić. Tutaj nie ma żadnych zakładek, żadnych skrzydełek, po prostu nakładam na brzeg klej i będę przyklejać. Tutaj jest pierwsza strona i tutaj będzie ta kieszonka dolna z takim fajnym motywem. I teraz będziemy robić kieszonkę właśnie taką krzyżową. I tutaj jeden będzie element od góry przyklejony. Również nakładam tego kleju w taki sposób, jak poprzednio. Tak, i przyklejam tak, żeby można było tam jeszcze coś wsunąć. I drugi elemencik, również tak samo, też na brzegi. I układam pod kątem i powstaje nam tutaj kieszonkowy Pac-Man. I dzięki temu mamy tak naprawdę dwie kieszonki na jednej stronie.
I teraz zostaje nam zrobić jeszcze dwa elementy na strony. Pierwszy to będzie takie dwie klapeczki, taka jakby książeczka malutka. I do tego albumu będę wklejała bardzo malutkie zdjęcia, dlatego też te wszystkie tutaj maty, elementy, one są bardzo małe. I tutaj biguję w dwóch miejscach i tutaj jeszcze w jednym i będziemy tutaj odcinać kawałeczek. Oczywiście to jest dopasowane do zdjęć. Te zdjęcia mają tak 1,5 cala na 1¾ cala, także są naprawdę maleńkie. I tak jak widzicie tutaj już biguję i powstaną taka malusieńka książeczka. I ta książeczka będzie zamykana na wstążeczkę i przyklejona do naszej strony, tak na sam środek, żeby tę stronę wypełniała. Także tutaj cieniutka wstążeczka i przyklejam ją pod spodem i na wierzchu. I na wierzchu będzie zdjęcie, także to wszystko będzie później zakryte. I teraz kolejna strona i na tej stronie będą dwa elementy i będzie to taki, no właściwie mini wodospad i on będzie się składał z dwóch elementów obok siebie i ponieważ tutaj te strony będą, te zdjęcia będą takie naprawdę małe i leciutkie, więc zrobimy to w taki sposób, że z jednego kawałka zrobimy jakby dwa elementy wodospadu. I będzie on przyklejony tylko na zawiasie. Także tutaj będą robione dwa bigowania i to, co między tym bigowaniem nam zostanie, to będzie zawias. I na tym zawiasie będzie się to trzymać. Także tutaj używając kości trójgatorskiej jeszcze zaginam. Jedno i drugie. I tym sposobem powstanie nam tutaj 8 miejsc na zdjęcia, czyli po 4 miejsca na każdy element. I tutaj klej nakładam właśnie na ten zawiasik. Mimo tego, że on jest malutki, to i tak nam tutaj spokojnie będzie te zdjęcia trzymał. I przyklejam do strony i już powstał nam taki właśnie mały dwuelementowy waterfall. I tutaj ten kolejny element i będę go przyklejać troszeczkę niżej, tak żeby troszeczkę tutaj to wyglądało ciekawiej na naszej stronie. I oczywiście mimo tego, że to jest małe są elementy, to staramy się tutaj troszeczkę popracować nad tym, żeby jak najlepiej nam się przykleiło do strony. Także została nam teraz jeszcze do zrobienia okładka. Na okładce będzie wianuszek wycięty z wykrojnika Egaterii. I tutaj idealnie mi się wpasowuje wielkościowo, chociaż może powinnam zdradzić, że to właściwie pod ten wianuszek był robiony, była wybierana wielkość. I teraz na kawałku papieru skrapowego, na takim tym żółtym tle, będę odbijać stempelek z napisem Smile. I to będzie napis, który będzie widniał na moim albumie. Także nakładam tusz i odbijam stempelek. I żeby ten efekt był jeszcze ładniejszy, to jeszcze dokładam troszeczkę tuszu i odbijam raz jeszcze. I tutaj już jestem zadowolona z efektu. Także będziemy teraz ten napis wykorzystywać. I ten napis będę wycinać tak dosyć precyzyjnie, oczywiście zostawiając margines,
ale będę go tak wycinać tutaj dosyć precyzyjnie i w taki sposób później go będę przyklejać na okładkę. I napis przyklejam za pomocą taśmy piankowej, to jest akurat 2 mm, tak żeby nam to delikatnie odstawało od albumu i dawało taki lekki efekt 3D. Także na sam środek centralnie przyklejam napis, bo on tutaj będzie takim głównym elementem. I tutaj jeszcze po bokach będę dodawać troszeczkę listków, one również są wycięte za pomocą wykrojnika. To jest wykrojnik listki, który jest w zestawie razem z wiankiem. I listki przyklejam. Ciężko powiedzieć w rogu, ale tak u góry po lewej stronie i na dole po prawej stronie. Tak, żeby tutaj jeszcze troszeczkę tą naszą okładkę urozmaicić. No i tutaj oczywiście musimy te listki troszeczkę przykryć, bo widać i zakończenia, więc będę przykrywać elementem wyciętym i to jest taki aparacik i on również będzie przyklejony za pomocą taśmy 3D. Także tutaj na górze przyklejam aparacik, a na dole będę przyklejać kwiatki, dwa kwiatuszki, jeden w kolorze żółtym, drugi w kolorze niebieskim i tutaj przyklejam za pomocą kleju interligatorskiego, chociaż często też to robię klejem na gorąco, ale takim klejem też nam się przyklei. I też możemy jeszcze tutaj delikatnie to później ruszyć. I tutaj mam takie elementy wycięte jeszcze właśnie z kolekcji i akurat ten element przetnę na pół i wykorzystam go jako dopełnienie kolekcji, więc go jeszcze wsunę delikatnie pod kwiatki, tak żeby tutaj nam tą kompozycję malutką, ale jeszcze dopełniło i urozmaiciło. I mam jeszcze dwa elementy wycięte i będę je przyklejała właśnie na te strony z tyłem zrobionym z maski i tutaj także za pomocą taśmy 3D, dlatego że później będę chciała jeszcze pod tę kompozycję wsunąć zdjęcia delikatnie, więc najlepiej jest to zrobić właśnie taśmę 3D i naklejam tutaj w tym jednym, na jednej stronie na środku, na samym środku, a w drugim tak delikatnie na dole przyklejam tę kompozycję i później będę obok przyklejać zdjęcia. Także tak wygląda albumik. Tak wygląda w całości, możecie zobaczyć na początku filmu. Tutaj jeszcze na boczek został nam element nieprzyklejony, więc tutaj jeszcze przyklejam papier skrapowy, tak żeby to jeszcze delikatnie dopełnić całości. I to już będzie ostatni element w tym albumiku. Mam nadzieję, że album Wam się podoba. Jak wygląda w całości, widzicie na początku, razem już ze zdjęciami. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału Agataria Craft dla kreatywnych, oczywiście zostawienia komentarza, łapki w górę, no i do oglądania naszych kolejnych filmów, naszego wspaniałego DT YouTube'owego Agaterii. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!